Kawasaki KXF 249-250. Okolice 100 godzin ma od mojego remontu, który w nim robiłem. Zmienił właściciela i wrócił na taki przeglądzik. Okolice 100 godzin, cóż by można zrobić w pojemności 250? A na przykład zmienić tłoka. Zerknąć do cylindra, rozpiąć głowicę, wymienić uszczelniacze zaworowe. Jak i też wspominał właściciel, że lekko zaczyna dymić z odmy. Nie koniecznie jest to winą zużytych pierścieni. A można by powiedzieć, że dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą, poniekąd ten typ tak ma. Jeśli się zaleje za dużo oleju, lubi chlapnąć. Zmiana konstrukcyjna obejmowała co? Ano obejmowała to, że odma już nie idzie poziomo, tak jak tutaj jest, tylko idzie pionowo od góry. No jest to troszkę, że tak powiem, problem rozwiązany. A drugą rzeczą, jeśli chodzi o dmuchanie odmą, jest tutaj taki jegomość na wale gumowy. Jest tylko z prawej strony i właśnie jeśli on się zużyje, to ciśnienie oleju, jak i tam lekkie przedmuchy, bo zawsze jakieś są z cylindra, ładuje w skrzynię biegów, no i wyrzuca odmą. I do tego jakiś tam gaźnik, świece, olej w silniku, te sprawy. Więc co, rozbieram. Jak wygląda po 90 czy tam po 100 godzinach po szkiełkowaniu, no nie zniszczone nawet. Niektórzy tam jakieś swoje jęki, żale i bóle wylewają, że jak to tam wygląda. No chyba wygląda lepiej niż fabryka. Więc co, tak jak mówiłem, rozbieram. Zaczynam od ściągnięcia, od jechania całym tyłem. Zbiornik do góry. Chłodnice raczej pewnie zostaną, chociaż jeszcze sobie zobaczę, jak mi będzie wygodniej. I co? Głowica do góry, luzów nie sprawdzam teraz, ponieważ luzy, może być wykaszarkę słychać w tle, sąsiad atakuje. Luzy zaworowe dopiero po wyczyszczeniu zaworów, gniazd, nowe uszczelniacze, spięcie wszystkiego na nowo, także dopiero wtedy tam jakieś korekty będzie maszyna przechodzić, głowica. Zaczynam rozbiórkę, widzimy się jak zawsze po drodze. Śruba gdzieś wypadła, pewnie zerwany gwint w środku. No tak to chyba wygląda. Widzimy się gdzieś po drodze, czyli pewnie już przy demontażu tłoka, a wcześniej głowicy i cylindra. Będzie to podobny temat do kiedyś też, tylko nowszy model był, sam silnik mi właściciel dostarczył. Wymiana tłoka. Tutaj analogicznie z tym, że tam był gaz, tam był wtrysk, no ale sam silnik na stole był. A tutaj będzie cały zestaw, także rozbiórka. W sumie bez większych różnic, bo ja i tak tego nie pokazuję. Rozkręcam, tak jak mówiłem już kilkukrotnie i widzimy się za chwil kilka. No i trwało to 2,5 sekundy w porywach do 3. Rozebrany sprzęt. Uszczelniacz ten, o którym mówiłem, znajduje się tu w kolorze niebieskim. Do zamontowania kosprzęg głowy, nakrętka tutaj na wale i będzie. Co dalej? To tam nic w sumie istotnego, ten uszczelniacz. Jeśli chodzi o mostki, bajeczka. Jeden jak i drugi. Zaweczki również sobie tutaj leżą. Orin jakiś taki niebieski, zielony od klimatyzacji. Cylinder super, to on był nowy zakładany. Ale ciekawą rzecz znalazłem. Tłok by się wyglądało, że wszystko fajnie. Prawda? Nie najgorzej to wygląda, ale zaraz znajdę ten element. O tutaj. Łapie to kamera. Widać przerwę na zamku. Widać, że jej nie ma. Jest ściśnięty na pierścieniu. Jeszcze można zauważyć, że no nie pracują te pierścienie. Pokaż ty mi to. Zrobimy komisyjnie jakiś unboxing tłoka, a przynajmniej pierścienia. Nic nie odbite na tłoku, wszystko dobrze. Tak jak mówiłem, jest ściśnięty. On się nawet nie zakręci. A tutaj w tą stronę idzie, ale tu jest ściśnięty. Tak, tutaj się otwiera. Co zresztą chyba widać, ale tą stronę. No, nie będę ciągnął mocno, bo jeszcze czasem puści, ale paznokieć mój. Ale w tą stronę też czuję, no tak, coś się tutaj dzieje niedobrego. Coś chyba było z filtrem powietrza. Jakieś takie zabrudzenia są dookoła, spróbuję go jeszcze raz wcisnąć. No tak, zdecydowanie się blokuje. Czyż będzie jakaś żwirownia była i piachu zaciągnął? Przez gaźnik? Może być.
O, poszedł. Co mamy, coś na tłoku? Na pierścieniach znaczy się. No jest dużo nagaru. Znaczy nagaru, no czegoś zmielonego. Jest szansa, że jest to piach, ponieważ rowek w pierścieniu jest no czysty. Spróbujmy tak. Ja go troszkę umyję, ten rowek, i umyję później pierścień. I zobaczymy, czy wtedy będzie luźno pracował. Pierścień wytrę dookoła. To jest jako tako doświadczenie, już i tak tego tłuka zakładał nie będę. Troszkę bez sensu. Założę go. Literką do góry. Jest jakaś literka widoczna jeszcze na nim. Coś tam jest jeszcze, czyli R-ką do góry. Założymy go tak. Byle jak. No nie, jest lepiej. Ale jedna strona pracuje, a druga nie jest perfekcyjnie. No, można zauważyć, jak wepchnę go do środka i przepycham drugą stroną. Ono to nie wypchnęło, ale z wyczuwalnym oporem. No, także tłok będzie nowy. Głowica jak wygląda? No jak? No jak głowica. Może nie będę dookoła obkręcał, by mi z niej wypadło. Wygląda jak to głowica, tak jak mówię. Dobra. Mycie, czyszczenie, rozpięcie głowicy, honowanie cylindra, pomiar, nowy tłoczek, nowe uszczelniacze zaworowe i złożenie w odwrotnej kolejności plus uszczelniacz na wale z prawej strony. Tak się zrobi za kilka chwil. Znaczy, pewnie jutro. Pakiecik, można powiedzieć, gotowy do złożenia. Tutaj cztery szklaneczki, uszczelka, o-ring, podnapinacz, cylinder przehonowany, wyhonowany, no różnie to tam nazywają, zmierzony jest tłoczek. Od ostatniego wideo minęło 2 dni, inne tematy mi się złożyły, także praktycznie nic się tutaj nie działo wewnątrz. Głowica wyczyszczona, zawory wyczyszczone, zapięte nowe uszczelniacze, jedyne będzie trzeba ustawić luzy zaworowe, ale to po założeniu na silnik, bo lepiej sobie zakręcić od razu z łańcuszkiem, z wszystkim. Tutaj mówiłem, jedna uszczelka, zestaw, świeca, tłok. Z tej strony co jest? Do wymiany jeszcze uszczelniacz na wale. Tutaj on, kropelka płynu tutaj z kanału poleciała z góry. Już nie ma. Do wymiany ten uszczelniacz. Uszczelniacz dałoby się wymienić, ale niestety nie ściągnę koła zębatego tutaj z wału, który zapina się, zapiera się za kosz sprzęgłowy. Więc do demontażu kosz. Wymianę tego uszczelniacza, później sobie tutaj to skręcę. No i złożenie góry. A w międzyczasie jeszcze gaźnik. Gaźnik jeszcze przed założeniem cylindra z tłokiem, żeby mieć więcej miejsca, aby go wyciągnąć i później włożyć tam na jego miejsce. Także działam. Teraz uszczelniacz wału. Góra skręcona, luzy ustawione, wyczyszczone, wymyte, wałeczki nasmarowane, wszystko pozytywnie. Zostało co? Uszczeleczka i osłona, czy osłona pokrywa. I tutaj 2 koreczki do ustawienia znaków, jak i do kręcenia silnikiem ten dolny. No i później gaźniczek, 1 chłodnica, świecę wkręcić, tył zamontować i będzie odpalanie. Filterek oleju już nowy, no to trzeba jeszcze olej wlać. Działam dalej, bo wiadomo, się pracuje, to i ubywa, więc nie ma co przeciągać, tylko brać się do roboty. Łańcuszek do rządu został po demontażu cylindra, podniosłem go do góry, tak po zgięciu, idealnie się prostuje, nic mu się tam nie działo, więc powinien jeszcze śmigać jakiś czas. Pierwsze dosłownie sekundy po odpaleniu. No już się zaczyna robić ciepły, więc tam mu się rozgrzać, później reszta plastików, kanapa, zbiornik, tutaj te mocowanie zbiornika na tym haczyku i co, i na zewnątrz jeszcze później kontrola poziomu oleju, czy się nic nie dzieje. Tak na razie po odpaleniu nic nie dmucha w odmę, wszystko dobrze, na gaz reaguje.
na gaz reaguje, także niech się rozgrzeje, gasze i reszta dookoła, co pozostało. Zakończenie całej naprawy wewnątrz, nie wyciągam, nie ma takiej potrzeby. Po nocy odpalił elegancko. Sprzęt gotowy. Cóż tu więcej opowiadać.